Cześć, jestem Przemysław Kowalczewski i jestem doktorem technologii żywności i żywienia. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę więcej o bardzo ważnym składniku żywności, który bardzo często jest bagatelizowany, a mianowicie o wodzie. Jaką wodę wybrać i która będzie dla nas dobra? O tym w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Woda jest bardzo ważnym składnikiem naszej diety, dlatego że stanowi duży procent naszego ciała. W przypadku mężczyzn aż 60% naszego ciała zbudowane jest z wody. W przypadku kobiet ten skład jest troszkę mniejszy, od 50 do 55%. Woda uczestniczy w wielu reakcjach chemicznych, biochemicznych w naszym organizmie, jest odpowiedzialna za procesy trawienne, co zatem idzie, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jeżeli nie będziemy jej odpowiednio dużo dostarczać, to na skutek tracenia w różnych procesach biochemicznych, fizjologicznych, utracimy odpowiednie nawodnienie naszego organizmu. Woda znajduje się zarówno w krwi, i to jest najczęściej postrzegane źródło wody w naszym organizmie, ale bardzo dużo również znajduje się w mięśniach. I tutaj nasze mięśnie są zbudowane w dużym stopniu właśnie z wody. Zatem przy poceniu się, przy oddawaniu moczu, czy w procesach trawiennych tracimy bardzo dużo wody i tą wodę musimy do organizmu dostarczyć. Natomiast jaką wodę wybrać, która będzie działała dobrze na nasz organizm? Tutaj panuje wiele mitów odnośnie tego, jaką wodę powinniśmy wybierać. Dużo mówi się o tym, że woda wodociągowa nie jest dobra dla naszego organizmu. Woda dostarcza bardzo dużo cennych mikroskładników do naszej diety, chociażby wapń, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu pod kątem budulcowym kości. To właśnie z wapnia zbudowane są kości, nasze zęby, więc odpowiednie zapewnienie podaży tego pierwiastka jest niekluczowe, jest niezbędne, zwłaszcza w okresie wzrostu. Dostarcza woda również magnez, który jest potrzebny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, poprawia również koncentrację, czy chociażby potas, który jest potrzebny dla zapewnienia prawidłowego ciśnienia krwi. Co zatem zrobić, żeby wybrać odpowiednią wodę, żeby dostarczyć te związki mineralne? Tutaj bardzo często pada pytanie, jaką wodę pić? Czy pijemy wodę kranową, czy może pić jednak wodę butelkowaną? Narosło bardzo dużo mitów odnośnie tego, jaką wodę wybierać i bardzo dużo osób, bo około 3/4 Polaków, wybiera wodę butelkowaną jako tą lepszą, jako tą bardziej odżywczą dla naszego organizmu. Z mojej strony chciałbym Wam powiedzieć, że nie jest to najlepszy wybór, bo żeby wyprodukować wodę butelkowaną, musimy zużyć bardzo dużej ilości wody pitnej. Mało kto wie, że do wyprodukowania 1 litra wody butelkowanej musimy zużyć aż nawet niekiedy 30 litrów wody wodociągowej. Bo tutaj trzeba wliczyć oczywiście odpowiednie procesy oczyszczania, transportu, czy chociażby wyprodukowania tego opakowania. I woda butelkowa będzie świetnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie nie ma dostępu do dobrej jakości wody pitnej. Tutaj na pewno słyszeliście o czymś takim jak zemsta faraona. Jeżeli jesteśmy w Egipcie, tam jakość wody, tej wodociągowej wody, jest dość niska. Chodzi o jakość mikrobiologiczną. Co za tym idzie, żeby zapewnić sobie atrakcyjny pobyt w Egipcie czy w innych regionach, gdzie mamy wątpliwości co do jakości mikrobiologicznej wody, wybierajmy wodę butelkowaną, bo taka jest bezpieczniejsza i nie będzie powodowała zatruć pokarmowych. Natomiast w Polsce, jak i w większości, na dobrą sprawę, krajów na świecie, woda wodociągowa jest poddawana rygorystycznym testom, wieloetapowo przygotowywana do tego, żeby była w pełni bezpieczna i żebyśmy mogli ją spożywać. Woda wodociągowa jest na dobrą sprawę nawet lepszym rozwiązaniem, lepszym wyborem, bo jest po pierwsze tania, mamy dostęp do niej właściwie w każdym budynku, gdzie jest instalacja wodociągowa i dostarcza również bardzo dużo cennych związków mineralnych, w tym właśnie wspomniany wapń, magnez czy potas. I to możemy zaobserwować, robiąc chociażby kawę czy herbatę. Jeżeli gotujemy wodę, jeżeli zagotujemy wodę w czajniku, tworzy się pewien osad. I to właśnie ten osad świadczy o obecności związków mineralnych w tej wodzie, którą później z której dalej przygotowujecie swoje napoje. Więc tutaj jak najbardziej wybierajcie wodę wodociągową. Jeżeli mamy problemy z dostępnością do wody pitnej, coraz większe problemy z dostępnością do wody pitnej, to logiczne jest, że powinniśmy bardziej racjonalnie gospodarować tą wodą, no i właśnie wybieranie wody wodociągowej w tym momencie jest bardziej ekologiczne, aniżeli wybieranie wody butelkowanej. Tutaj warto również wspomnieć o bardzo szerokich europejskich badaniach, które pokazały, że woda butelkowana może zawierać i to zawierała faktycznie w ponad 90% spore ilości mikroplastiku. I tutaj, o ile woda
wyprodukowana w tej butelce, sprzedawana przez producentów jest dobrej jakości, jest monitorowana, to musimy mieć na uwadze również ten etap transportu, magazynowania. Wyobraźcie sobie sytuację, która za chwilę będzie miała miejsce, czyli bardzo wysoka temperatura, mamy lato, woda przyjeżdża do sklepu i bardzo często te kontenery, te palety z wodą stoją na zewnątrz tego sklepu. Słońce, wysoka temperatura powodują zwiększenie uwalniania mikroplastiku, no i ten mikroplastik trafiając do wody trafia w konsekwencji do naszego organizmu. Co za tym idzie, może powodować również negatywne dla naszego zdrowia skutki. Bardzo dużo mówi się o tym mikroplastiku, o jego szkodliwości, o tym, że powinniśmy tego plastiku w naszej żywności unikać, a poziomy są ściśle określone. Więc tutaj jak najbardziej woda kranowa pod tym względem znowu będzie lepszym rozwiązaniem, aniżeli woda butelkowana. Jeżeli natomiast komuś nie smakuje woda, no bo może się zdarzyć taka sytuacja, że woda w smaku będzie no dość nieprzyjemna, tak? Tutaj nie mamy wpływu na to, jaką mamy instalację w naszym mieście, w naszej wsi, czy po prostu w naszym budynku, więc smak tej wody może być różny w zależności od tego, skąd ta woda pochodzi. Dodajcie zatem, nie wiem, cytrynę, jakieś maliny, miętę, jakieś dodatki smakowe, które Wam zapewnią atrakcyjność sensoryczną tej wody, czyli bierzecie karafkę, bardzo prosty zabieg, tak? Bierzecie karafkę, wrzucacie jakieś dodatki, czekacie chwilę i ten smak wody będzie dużo, dużo lepszy. Jest jeszcze jeden bardzo popularny mit, który głosi, że nie powinniśmy spożywać wody gazowanej, bo woda gazowana nam szkodzi. I tutaj chciałbym zdementować ten mit. To nie jest prawda, że woda gazowana nam szkodzi. Woda gazowana nawadnia nas dokładnie tak samo dobrze, jak ta woda niegazowana. Mało tego, jeżeli ktoś jest na diecie, ogranicza swoją masę ciała, czyli chce spożywać mniej kalorii, chce schudnąć, zrobić formę na lato, to woda gazowana może zwiększyć uczucie sytości po spożyciu. Ten dwutlenek węgla zawarty w wodzie może zwiększyć uczucie sytości. Co za tym idzie, dużo łatwiej Wam będzie monitorować to, jak dużo posiłków będziecie spożywać i ograniczyć spożycie kalorii, a w konsekwencji właśnie osiągniecie ten zamierzony sukces. Ważnym aspektem natomiast przy spożyciu wody wodociągowej jest jakość tego, jak my tę wodę pozyskujemy. I tutaj warto podkreślić, że należy dbać o czystość swoich kranów, bo właśnie to mokre środowisko w kranie, jakim mamy na końcówce, sprzyja rozwojowi bakterii. Więc jeżeli dbacie o czystość swoich kranów, jeżeli odpowiednio przebadaną wodę w tym kranie macie, a gwarantuję Wam, że faktycznie w Polsce dobrej jakości wodę wodociągową mamy, no to śmiało możecie tą wodę wodociągową spożywać i ona dostarczy Wam naprawdę bardzo dużo cennych mikroskładników i śmiało na tej wodzie możecie przygotowywać wszystkie swoje posiłki i uznawać ją za w pełni wartościową, a nawet jak już teraz wiecie, dużo lepszą niż wodę w butelkach. To tyle w temacie wody i już teraz wiecie, jaką wodę powinniście wybrać, gdzie ewentualnie stosować wodę butelkowaną. Jeżeli byście chcieli więcej informacji o surowcach, które można stosować do produkcji żywności, do komponowania swoich dań, dajcie znać w komentarzu, napiszcie, jakie tematy Was interesują, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku.